Hej, dzień dobry. Cóż, zrobiło mnie się ciepło, coraz więcej ubrań z siebie zrzucamy. Zrzucamy i nagle bach, sterczący brzuch. Może nie jesteś osobą, która zbyt dużo je, która jest otyła, czy powiedzmy inaczej puszysta, a jednak ten sterczący brzuch, no myślę, że dosyć raczej coś z tym trzeba będzie zrobić. Jak to zrobić? Z czego ten sterczący brzuch wynika? Jak się go pozbyć? Oczywiście możesz iść na siłownię, ćwiczyć w pocie czoła, tylko że nie każdy ma czas czy ochotę nawet na takie forsujące ćwiczenia. Można to załatwić zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o ruch, to tutaj tylko jedna uwaga. W tej metodzie trzeba sporo chodzić, ale też bez przesady. Po prostu porzucić taki, jeżeli masz taki tryb siedzący pracy, od czasu do czasu pochodzić, ale chodzić nie tak zwyczajnie. Pozycja wyprostowana, pierś do przodu, ramiona równo, głowa do góry i brzuch lekko wciągasz, ale lekko. Nie takie maksymalne wciąganie, które po kilku minutach zarzucisz, bo jest dla ciebie zbyt ciężkie. Bardziej tak na 1/3, tak aby się mógł w takiej pozycji wytrwać te 20-30 minut. Te mięśnie, które do tej pory brzuch słabo trzymały, powolutku będą się wzmacniać. Coraz dłużej będziesz mógł ich używać i coraz mocniej, bardziej ten brzuch wciągać. Poza tym chodzenie również jest dobre dla trawienia, przyspiesza trawienie, ale to tylko z fizycznych ćwiczeń, tylko tyle. Chodzi mi o to, jak jesz, co z czym łączysz. Tu nawet nie chodzi mi o to, że jesz za dużo. W pewnym momencie nawet będę cię zachęcał, żeby jeść więcej. Chodzi o niewłaściwe nawyki żywieniowe, niewłaściwy sposób odżywiania i niewłaściwe łączenie pokarmów. Może zacznę od popijania posiłku. Powszechnym jest popijanie posiłku, coraz częściej na szczęście wodą. Natomiast ja bym ci proponował zupełnie coś innego, żeby ulżyć twojemu systemowi trawiennemu, żeby sprawić, żeby ten system lepiej działał. Zamiast popijać posiłek, przedpijaj posiłek. 15 minut przed posiłkiem wypij 2 szklanki wody, takiej niegazowanej, zwykłej, czystej wody. To będzie miało bardzo duży wpływ na to, jak trawisz i w jakim tempie to trawienie przebiega i jak wiele wysiłku twój organizm będzie musiał na nie poświęcić. Tutaj też trzeba zwrócić uwagę na łączenie pokarmów, łączenie różnych pokarmów, które się kłócą, biją się między sobą, sprawiają, że trawienie jest trudniejsze, a więc żołądek, któremu jest ciężko, wywala ci brzuch. Ty też, jeżeli weźmiesz na siebie zbyt duży ciężar, to się wywalisz, więc nie nakładaj tego zbyt dużego ciężaru na swój żołądek, który też będzie się wywalał. Niewłaściwym jest łączenie cukrów z tłuszczami. Takie najbardziej może drastyczne przypadki to baklawa. Jakie to jest pyszne, tylko że niemalże same tłuszcz i cukier. Bardzo ciężko będzie ci to strawić. Doskonała chałwa. Też tłuszcz i cukier. Takich programów, takich pokarmów unikaj raczej. Od czasu do czasu można sobie pozwolić, tylko pamiętaj, że te od czasu do czasu to nie jest co 3 minuty. W tym punkcie trzeba też pamiętać, że cukier to nie tylko cukier. Cukier to również owoce, chleb, ziemniaki, ryż. Znaczy, ziemniaki bez tłuszczu będą się bardzo długo trawić. Trochę tego tłuszczu można dodać, ale trochę. Troszeczkę. Dużo cukrów, dużo tłuszczów równa się obciążenie dla żołądka, równa się wywalanie brzucha. Staraj się, aby te pokarmy, które spożywasz, były jednorodne. Tu mi chodzi o
taki sam okres trawienia. Tu informacje na pewno znajdziesz w mądrych książkach, w internecie. Nie będę ci tu całej listy podawał. Jeżeli zmieszasz pokarm, który trawi się szybko, z pokarmem, który trawi się wolno, twoje systemy trawienne będą w dużej konfudacji, będą się męczyć przy tym trawieniu. Nie obciążaj ich aż tak. Staraj się łączyć pokarmy jednorodne. Nie łączyć słodkiego z kwaśnym. Słodko-kwaśny sos, podstawa kuchni azjatyckiej. Zresztą nie wiemy, czy zwróciłeś uwagę na to, że po tych potrawach azjatyckich są pewne kłopoty z tym trawieniem. To trawienie odbywa się w sposób bardziej wojenny niż naturalny. Nie łącz słodkiego z kwaśnym. Wiem, że to dobre, ale no postaraj się nie. Posiłki, które spożywasz, powinny być w temperaturze pokojowej. Ani za zimne, ani za ciepłe. To w dużym stopniu ułatwi twojemu systemowi trawiennemu pracę. Nie będzie ci tego brzucha wywalał. Do potraw możesz oczywiście jak najbardziej i dodawaj przyprawy. Dobrze, żeby to były przyprawy takie rozgrzewające. Mam na myśli przyprawy typu imbir, pieprz. To też pomoże w trawieniu. Chili, ja osobiście uwielbiam chili, ale to jest dla osób wytrawnych, osoby, które nie są przyzwyczajone do aż tak ostrych pokarmów, mogą sobie uszkodzić system trawienny, także z tymi takimi bardzo ostrymi papryczkami, chili habanero, nie przesadzaj. Nie jedz owoców suszonych. Owoce suszone też są pyszne, sam je uwielbiam, natomiast są bardzo złe dla twojego systemu trawiennego. Jeżeli już musisz, to jedz je namoczone, ale to wtedy już nie będzie aż takie smaczne. Tych owoców suszonych unikaj. Rano, wbrew temu co się mówi, śniadanie zjedz sam, rano dobrze jest zjeść właśnie owoce. One się najszybciej trawią. Najszybciej przelecą przez twój system trawienny, potem na drugie śniadanie można zjeść coś bardziej treściwego. Jeżeli jesz dużo strączkowych, jeżeli innych warzyw, które są w łupinach. Wiem, w łupinach jest dużo pożytecznych elementów, większość, natomiast to możesz sobie uzupełnić warzywami, jarzynami, owocami. Staraj się w momencie, kiedy ci ten brzuch wywala, unikać tych ze skórką. Mam na myśli fasole, ciecierzyce, soczewice. I tu właśnie to, co ci mówiłem, jest więcej. Zamiast zjeść 200 gram soczewicy zielonej z łupiną, lepiej jest tej soczewicy czerwonej zjeść 400 gram, pół kilo. Tym bardziej się najesz, a będą to mniejsze kłopoty dla twojego żołądka. Dużo błonnika. Trzeba jeść dużo błonnika, ponieważ on ułatwia wypróżnianie, w związku z czym ten brzuch nie będzie aż tak wywalony. Ten błonnik znajdziesz oczywiście w wielu warzywach. W ogóle może przetestuj swój organizm. Spróbuj sobie zrobić dzień, dwa takiego całkowitego postu, a potem jeść coś jednego, jednorodnego, na przykład same banany jednego dnia. Zobacz, czy ci po nich brzucha nie wywala. Albo jakiś inny rodzaj pokarmu. Sprawdź, po czym ci ten brzuch wywala. Każdy może reagować inaczej. 2 godziny przed spaniem. 2 godziny przed spaniem jedzenie jest mocno niewskazane. Postaraj się tak rozplanować te posiłki, żeby iść spać 2 godziny od ostatniego posiłku. Oczywiście może to być więcej, ale po co się w nocy budzić głodnym, te 2 godziny to będzie akurat. I w ogóle, jeżeli jesz coś, zanim zjesz następne, poczekaj, aż poprzednie się strawi. Nie narzucaj ich na siebie, aby nie musiały walczyć, nie musiały wywalczać ci brzucha. 3 godziny. 3 godziny to jest taki okres średni. Oczywiście różne rodzaje pokarmów mają na różny czas trawienia. 3 godziny to jest średni okres, w którym każdy pokarm się strawi. Potem możesz zjeść następny posiłek. Unikając
niewłaściwego sposobu odżywiania. Unikając wojny w twoim żołądku, wojny w twoim systemie trawiennym, sprawisz, że ten brzuch po troszeczku, ale dość szybko i skutecznie zacznie ci spadać. A te mięśnie, które na początku mówiłem, po lekkim treningu, coraz cięższym, coraz mocniejszym, ciężki to on nie będzie, zaczną go prawidłowo trzymać. No i nareszcie będzie można zrzucić te ciuchy, a płaski brzuch doda ci uroku. Myślę, że warto spróbować. Zamiast forsownych ćwiczeń, zamiast głodzenia się, prawidłowe odżywianie. To wzmocni twój organizm, oczyści twój organizm, pozwoli ci pozbyć się brzucha, a jednocześnie doda ci energii. Tyle na dzisiaj. Zapraszam oczywiście na inne moje filmy. Zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.